tak jak mówiłem, no niesamowite widowisko i w Grodzisku, i u nas tutaj w Działdowie. Z 6 meczów 5 skończyło się ostatnim punktem i 6 mecz tak naprawdę 2 ostatnie punkty, bo Jonathan wygrał 6-4 z Miłoszem w Grodzisku, także no niesamowite, czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. I tak jak mówię, byłem na wielu meczach, gdzie było tych kibiców naprawdę dużo, nawet liczniejsza ilościowo, większa liczebność osób, ale takiego dopingu to jeszcze chyba nie słyszałem. Tak, myślę, że tak pod względem i mentalnym, i myślę, że też poziomu sportowego, bo te mecze też były na wysokim poziomie i naprawdę no, myślę, że to, co dzisiaj zaprezentowaliśmy i w Bogori, to możemy być z tego dumni. Tak, nawet nie ma za dużo czasu, żeby się nacieszyć, ale trzeba się skoncentrować na kolejnych turniejach, kolejnych wyzwaniach, także no mam 2 dni, mam jeszcze jeden dzień w sumie, bo wylatujemy z kadrą 29, także ten jeden dzień jeszcze ma chwilę odpoczynku i mam nadzieję, że w Arabii równie dobrze pójdzie moja gra i gdzieś może daleko zajdę. Tak, no na pewno, no to jest raz na 4 lata się zdarzają takie zawody, także no jest to na pewno jeden z głównych celów gdzieś tam, który sobie założyłem i ciągle do niego dążę, żeby go zrealizować. Nie jest to najłatwiejsza droga na pewno, ale mam szansę i chciałbym dać siebie wszystko i zobaczymy, co czas pokaże, czy uda mi się zakwalifikować na te kwalifikacje, ale głęboko w to wierzę. We'll be right back.